Program wakacji w Wodzisławskim Centrum Kultury zapowiada się imponująco. Zaplanowaliśmy szereg warsztatów dotyczących recyklingowych prac plastycznych. Będą też zabawy ruchowe, będzie ciekawa oferta kina Pegas. Będzie można przygotować sobie na przykład skrzynki perspektywiczne, albo wykonać latawce, albo upominki z mydła. Propozycji jest wiele. Z oferty mogą skorzystać najmłodsi mieszkańcy Wodzisławia i okolic, którzy lato spędzają w mieście. Zapraszamy do udziału dzieci w wieku od 6 roku życia. Odpłatność jest symboliczna, 5 zł, więc nie jest to wygórowana kwota. Zainteresowanie propozycją udziału w twórczych zajęciach w Wodzisławskim Centrum Kultury z dnia na dzień jest coraz większe. Co roku z naszej oferty zajęć, czy to wakacyjnych, czy tych dotyczących ferii zimowych, jest spore zainteresowanie. W tej chwili też już odbieramy wiele telefonów rodziców, którzy są zainteresowani zapisaniem dzieci na zajęcia. Pomału listy już obecności się zapełniają, ale są jeszcze wolne miejsca, także serdecznie zapraszamy do tego, żeby skorzystać z oferty. Wśród tak bogatej oferty na szczególną uwagę zasługują jednak te, które będą tam organizowane po raz pierwszy. Dla mnie osobiście wydaje się, że te skrzynki perspektywiczne mogą być ciekawą propozycją, bo to dosyć nietypowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o zajęcia plastyczne. Będziemy tutaj się posiłkować wsparciem zewnętrznego animatora, a sami jesteśmy ciekawi też, w jaki sposób te zajęcia zostaną poprowadzone, także myślę, że to taką będzie atrakcją. Całość w ogóle kończy akcji lato, taki piknik na skwerku przed WCK, taki piknik z lemoniadą, także to takie będzie zamknięcie propozycji lipcowych. Dzieci z pewnością chętnie skorzystają z oferty Wodzisławskiego Centrum Kultury. Dorośli natomiast również mają swoje pomysły na aktywne spędzanie wolnego czasu w mieście. Jazda rowerowa gdzieś tam, powiedzmy, i troszeczkę nad wodę. Czasami, jak się uda. Mieszkam ogólnie w dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, więc mam swój dom, mam swój basen i po prostu, jeśli jest możliwość, to wtedy wypoczywam. Ja zachęcam wszystkich do wstąpienia do PTTK-u. Jeździmy po górach, po polskich, po czeskich, po słowackich i to jest najlepszy fitness. Jak widać, pomysłów i możliwości na spędzanie wakacji jest wiele. Warto z nich korzystać, tym bardziej, że jak mówi przysłowie, wszystko co dobre szybko się kończy.